Aczkolwiek, powiem szczerze, no trochę pan zachował się źle. Co pan o tej sytuacji powie? No tak, trochę źle, że to na torze zrobiłem, bo... Znaczy to trochę kumulacja jest w naszym klubie tego, bo widzę, że bardzo stawiają na młodzież, ale tu widzę, że za wszelką cenę to idzie i kilka razy to miałem na treningu i dzisiaj się powtórzyło, także... No, nie wytrzymałem po prostu, bo sytuacja była czysta i troszeczkę za daleko pojechała, a wiedział dokładnie, kto jedzie i... Moim zdaniem to bardziej szkoleniowe powinno być potraktowane niż karać mnie, ale no okej, zgodzę się, że... Nie, doświadczyłem myślę młodego i jeszcze tak traktować dziwne, no. Tak, no nie powinno to się zdarzyć, ale się zdarzyło i trudno. Po meczu, co pan powie, straszyliście trochę Palubas, dość długo nawet. No i na straszeniu się skończyło tak naprawdę. To dużo więcej mówić. Bo pan powiedział, że to jest jakby kolejna sytuacja, tak dobrze to rozumiemy z Krawczykiem, że to nie pierwsze wasze takie spięcie? Znaczy nie chodzi, nie ma między dobrej relacji między mną a trenerem i poniekąd wiem, czuję i że no nie jest do końca dobrze. On za wszelką cenę chce młodych wprowadzić, ja jestem tego zdania, że okej, okay, ale no niech to się odbędzie to po sportowemu, że tak. Okej, okay, sytuacja z toru była jaka była, ja tego nie wytrzymałem i... No tyle, tu nie ma co więcej. Kartka się należała, nie protestuję i tyle. Czyli tak wnioskuję z pana wypowiedzi, że trochę przydałoby się młodego ostudzić, tak? Że i no w zasadzie pan to zrobił, choć nie taki sposób pewnie jakby wypadało to zrobić. No wiesz, nie wiem co by było, gdyby tam jechał inny młody zawodnik w tej sytuacji. Ja jakoś w ostatniej chwili jakoś to wyhamowałem, ale uważam, że... Bo tutaj by padały takie zdania, że młodego pociągnęło, ale na tym to, że nie ma szans, żeby coś takiego było. Jest równo jak stół i po prostu jechał, patrzał i jechał i to nic nie ma, nic da ci ująć. No, widzieliście to sami, sytuacja taka, że nie powinienem tego zrobić na torze, być może i sędzia by pojechał jechać dalej, a tak się skończyło gdzieś... Przypomniały mi się młodzieńcze lata, można powiedzieć. To jest trochę tak, że ty jesteś trochę poza zespołem, patrząc chociażby wczoraj na mecz w Bydgoszczy, tak mentalnie nawet troszeczkę, jak ty siebie postrzegasz jako zawodnik Arget Malesy? Wczoraj poszły fajne zawody, uważam. Najlepszy tor, jaki był w tym roku zrobiony. Ja od samego początku, jak przyjechałem do Ostrowa, prosiłem, żeby tor zrobić, bo się nie nadaje do jazdy, do ścigania. Niestety ani trener, ani... I tu mnie zdziwiło, że młodzi zawodnicy właśnie nie chcieli tego toru, bo oni cały czas mówili, że się da jechać, że się da ścigać. Dlatego, że się nie dało, bo mecze szły takie, jakie szły, sami to widzieliście, mecze z Rybnikiem, z Łodzią i tak dalej, i tak dalej. To tam nie była wina ani Planteki, ani komisarza, po prostu niechęć, niemoc w przygotowaniu toru i tyle. No, czuję, jaka jest atmosfera i tak jest, jak powiedziałeś, no, gdzieś to się oddalamy.